bo ja za nią płacę, a ona o nią dba. Dokładnie. Dlatego to jest nasza. To jest, no. To jest sprawiedliwy podział obowiązków. Witajcie. Zaczynamy kolejną przygodę z Buchanką. Nasza podróż do Holandii zaczęła się w Poczdamie. Tutaj znaleźliśmy fajną miejscówkę na parku Park for Night. Nasze zwiedzanie Poczdamu zaczęliśmy od parku. To jest cały kompleks pałacowy Sanssouci. Dziękuję. Razem z wyprawą Buchanką oprócz mnie wybrały się dwie Kasie i Tomek. Ładne. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszą rzeczą ma się pałac w Poczdamie. No, robi wrażenie. Kimy się na pałacowo, tak? A dotniesz za jajeczko? Nie, za jajeczko nie. To co to jest? Oni się tak przytają. To Robert, to nie ty! A ten to w ogóle śpi na takim, widzicie to? Jak się kurwa nadział. A tam ma takie jakieś mono jajko, a tam to miało takie dwa ładne. No, ale jak duka tu chciała. Dłuższy to bym ci powiem tak chrupała. Nice, i budetka też spoko. Ogólnie w Poczdamie chciałem zobaczyć tak naprawdę miejsce, w którym odbywała się konferencja poczdamska, miejsce, w którym decydowała się historia Europy. Nie, to nie jest ten zamek, to jest ten tutaj kawałek dalej, pałac Cecilienhof. I tutaj właśnie w 1945 roku obradowali wielcy tego świata. Osobiście ktoś by mi powiedział, że ten pałac został wbudowany w 1980 roku, uwierzyłby, to naprawdę wygląda fajnie, a tak naprawdę jest z początku XX wieku. Poszliśmy w drogę bezpośrednio do Holandii, no, z małą przerwą na kepsika, nie? Są nie wiem, co musi być kepsik. No i wieczorem dotarliśmy do miejscowości Bourtange. Jest to miasto, twierdza, podobno niezdobyta. Twierdza Bourtange została zbudowana w 1593 roku. Wybudowana na klanie gwiazdy. Ciekawe miejsce. No i tym sposobem jesteśmy w Holandii, idziemy spać. I jutro dalsze przygody.